Witamy Państwa na scenie SCKM. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i nierobienie zdjęć z fleszem. Życzymy miłego odbioru. Drzewo. Drzewo trwało, stałe i niewzruszone. Istniało w sobie, ze sobą i dla siebie. Istniało poza świadomością, że cokolwiek może ulec zmianie. Pewnego razu poczuło się inaczej niż dotąd, ale nie potrafiło tego nazwać. Drzewo zdało sobie jednak sprawę, że było jakieś dotąd i nastąpiło jakieś odtąd. Napięło wszystkie konary, gałęzie, rozszumiało liście. Chciało zrozumieć i nazwać coś, co właśnie zaczynało się dziać. Straciło już nadzieję i poddało się, nagle poczuło. Poczuło odpowiedź. Odpowiedź pochodziła z wewnątrz. Wypełniała je. Napełniała je radością i jeszcze czymś. Czymś, co miało smak obietnicy i zapach wiosennego wiatru.
drzewo nigdy dotąd nie miało do czynienia z kimś równie zachwycającym. Sama możliwość niesienia go na własnych konarach wydawała się niezasłużonym przywilejem. Cieszę się, że jesteś ze mną. Jesteś piękny. Wierzchownik nie wiedział, skąd się wziął na wierzbie. Być może wyrósł razem z nią jako jedna z gałęzi, a potem dzięki swoim nadzwyczajnym talentom przeobraził się i taką właśnie przybrał postać. A może po prostu przyszedł tu kiedyś z tobołkiem pełnym książek, zasiadł na jednej z gałęzi. Tak już pozostał. Czy inaczej, wierzbownik lubił to miejsce. Lubił wierzbę. To co jakiś czas, nic tego nizowego zalewało się strumieniami łez. Czasem chciał zapytać o pełzi. Roztropny umysł mu to odradzał. Chociaż wierzbownik sprawiał wrażenie totalnie oderwanego od spraw tego świata, no to opinia innych nie była mu obojętna. No. Wiadomo przecież, co mówią o krasnalach, które gadają z drzewami. Ale wierzbownik miał też inną osłonę. Książki. Kiedyś, bardzo dawno temu, kiedy zaczynał je czytać, miał nadzieję, ma pewność, że pozwolą mu one zrozumieć siebie samego, innych i świat cały. Że pozwolą mu one odkryć sens wszystkiego i w ten sposób doprowadzą go do pełnego szczęścia. Przeczytam już bardzo wiele, z tego był niesamowicie dumny. Chętnie pochwaliłby się tym jednym testem, ale nie miał kiedy. Już dawno zdał sobie sprawę z tego, że aby zrozumieć sens wszystkiego, musi przeczytać wszystkie książki. Czasami był już nawet bardzo bliski tego celu, bo z biegiem lat znowu wielką biegłość pochłania do żadnego małych krat. Ale kiedy trwał ostatnią kartkę, z ostatniej książki z jednej z kolejnej sterty, ukazywało się, że w tym całym czasie ukazywało się dziesiątki, setki i tysiące małych. Ale wiesz, bo się nie poddawał. Nie był tak jak inne krasnale. Nie, nie, on to tak logicznie myśleć. Systematycznie pracować. Musiało mu się w końcu udać. Więc na pewno w końcu odkryje sens wszystkiego.
Wziął się kot? Tego... Parasolnikowi wszystko w życiu układało się naopak. Najpierw był największy z siedmiorga rodzeństwa, także niektórzy brali go za człowieka. A to, jak wiadomo, okropny wstyd dla Krasnala. Potem, gdy przyszła kolejny wybór zajęcia, wszystkie zawody, które mu się marzyły. Łapacz wiatru, dziurkacz sera, pieczątnik, a nawet odbijacz słonecznych promieni. Były już dawno zajęte przez resztę rodzeństwa. Także jemu został do wyboru albo działacz, albo parasolnik. Nie pada! Ani nie świeci! To mi nawet tak, że zaraz zacznie!